Zanim zaczniemy, chciałabym przestrzec Was przed niebezpieczeństwem, jakie czyha na nas w internecie. A są nimi brokerzy, którzy bez Waszej wiedzy handlują Waszymi danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Brokerzy mogą sprzedawać też Wasze dane, które wprowadzacie do formularzy, a nawet historię Waszej lokalizacji i to, co robicie w internecie. Kiedy wchodząc na stronę zgadzacie się na wszystkie ciasteczka, czy kupując coś w internecie lub rejestrując się na nowym portalu, nieopatrznie zaznaczycie wszystkie checkboxy. Wasze prywatne dane mogą przejść do rąk firm zajmujących się profilowaniem i sprzedażą danych. Mogą trafić one do reklamodawców, ale równie dobrze do oszustów. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają na wymazanie prywatnych danych z internetu. Najlepszym z nich jest Incogni, serwis, który skontaktuje się w Waszym imieniu ze wszystkimi brokerami danych i nakaże im usunięcie informacji na Wasz temat ze swoich baz, a następnie będzie pilnował, żeby Wasze dane ponownie się w nich nie pojawiły. Gorąco zachęcam Was do zadbania o swoją prywatność i przetestowania Incogni. Wchodząc w mój spersonalizowany link incogni.com/herring, otrzymacie aż 60% rabatu na plan roczny. Macie też 30 dni na sprawdzenie usługi, a w razie niezadowolenia otrzymacie 100% zwrot środków. Link do oferty promocyjnej znajdziecie w opisie tego filmu. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo, także to w sieci. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to wyjątkowo ciężka i złożona historia. To opowieść o tym, jak jedna tragedia potrafi nie tylko wywrócić do góry nogami życie bliskich ofiary, ale w zasadzie otworzyć puszkę Pandory. Ta zbrodnia uruchomiła efekt domino, wywołała szok, skandal, ale też pozwoliła odkryć skrywane latami tajemnice. W dzisiejszym odcinku wyruszymy w naprawdę mroczną podróż. Agnieszka to młoda, 23-letnia dziewczyna z Nowego Targu, średniej wielkości miasta leżącego w Małopolsce. Jest raczej niewysoka, ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie, brązowe włosy i zielone oczy. Obecnie dziewczyna nie mieszka jednak w swoim rodzinnym mieście, a wiąże swoje życie z Gdańskiem, ale nie dlatego, że kocha polskie morze, a dlatego, że kocha Norwegię. Dlaczego więc mieszka w Gdańsku? To bardzo proste, bo lokalny uniwersytet oferuje świetny program na kierunku skandynawistyki. Gdańsk to jednak nie jedyny dom Agnieszki, bo mimo że bardzo kocha Skandynawię, to za każdym razem, kiedy tylko ma trochę więcej wolnego czasu, czyli w czasie wakacji czy przerwy międzysemestralnej, wyjeżdża do Szkocji, do Glasgow, gdzie mieszka jej siostra Anna. Dziewczyna nie bywa tu jednak tylko towarzysko. Jeździ przede wszystkim do pracy, żeby podreperować skromny studencki budżet. Także teraz, gdy są wakacje 2005 roku, Agnieszka znowu jest w Szkocji, gdzie wynajmuje skromne mieszkanie i szuka kolejnej pracy, ale nagle jej życie się komplikuje, bo bez uprzedzenia zostaje wyrzucona na bruk przez właściciela wynajmowanego mieszkania. Praktycznie z dnia na dzień okazuje się, że dziewczyna nie ma gdzie się podziać, co oznacza, że teraz na szybko musi szukać dla siebie nowego miejsca do życia. O perypetiach Agnieszki dowiaduje się między innymi ojciec Gary, ksiądz z kościoła świętego Patryka, znajdującego się w części Glasgow o nazwie Anderston. To właśnie tutaj jeszcze chwilę temu mieszkała studentka i to tu w każdą niedzielę stawia się na mszy świętej. Mężczyzna doskonale więc kojarzy młodą Polkę, która teraz zwierza mu się ze swoich problemów. Duchowny, który na co dzień zaangażowany jest nie tylko w swoją pracę, ale też pomaganie ludziom w potrzebie i tym razem nie potrafi być obojętny. Szybko otacza troską Agnieszkę i podaje jej pomocną dłoń. Oferuje jej pracę w swoim kościele, wyżywienie, a na dodatek miejsce do spania na plebanii.
Zapłatą Agnieszki za te wszystkie udogodnienia ma być szeroko pojęta pomoc w kościele i wokół niego. Do obowiązków dziewczyny będzie należało sprzątanie kościoła, dbanie o niewielki ogródek czy pomaganie konserwatorowi. Innymi słowy, studentka ma dbać o kościół jak o swój własny dom, którym w pewnym sensie za moment się stanie. I trzeba przyznać, że dla Agnieszki jest to układ wręcz idealny. Nie dość, że będzie zarabiać pieniądze, to nie będzie musiała martwić się o mieszkanie czy wyżywienie. Będzie mogła odkładać większość swojej wypłaty, a zarobione pieniądze może przecież przywieźć z powrotem do Polski i przeznaczyć je na wynajem mieszkania w Gdańsku czy koszty związane z uczelnią. Jest jeszcze jeden plus. Kościół znajduje się w doskonałej lokalizacji. Jest to wręcz idealna baza wypadowa do całego Glasgow, bo budynek znajduje się praktycznie w samym centrum miasta. Nie dziwi więc, że Agnieszka zgadza się na taki układ i to bez większego zastanawiania się. Od teraz kościół Świętego Patryka staje się jej drugim domem. Spędza tu całe wakacje, a gdy przychodzi czas powrotu do kraju, już wie, że na pewno wróci tu podczas kolejnej dłuższej przerwy. Nadchodzi rok 2006, a razem z nim kolejne wakacje. Po zakończeniu letniej sesji Agnieszka prawie od razu pakuje się i ponownie przylatuje do Glasgow, gdzie planuje pracować od lipca aż do początku października. Znowu wraca też tam, gdzie rok temu okazano jej serce. Do parafii, gdzie i w te wakacje będzie pracować na rzecz kościoła. Wszyscy zresztą cieszą się z jej przyjazdu, bo uchodzi tu za bardzo sumienną i uczciwą osobę. Nikt, a przede wszystkim ksiądz, ani przez chwilę nie żałował, że wyciągnął do Agnieszki pomocną dłoń. Do tego dziewczyna jest gorliwą katoliczką, co również jest dużym plusem w oczach pozostałych księży i innych pracowników parafii. Agnieszka po prostu pasuje do tego miejsca. I mimo tego, że może Anderston to nie jest najlepsza okolica w Glasgow, bo dużo tu nieużytków po upadłych biznesach, a na każdym rogu znaleźć można pub z tanim piwem, co sprowadza tu niezbyt ciekawe towarzystwo, ale Agnieszka czuje się tu bardzo dobrze. Ma świetne relacje ze wszystkimi osobami związanymi z parafią, z księżami, z gosposią i konserwatorem, który sam nieraz śmieje się, że Agnieszka to jego mały pomocnik. Studentka czuje się więc tutaj jak w domu, a oprócz tego może zarobić pieniądze na czesne i przy okazji doskonalić język angielski. Kolejne wakacyjne miesiące Agnieszka dzieli między pracę i rozrywkę. Niedawno też poznała tutaj chłopaka, a właściwie mężczyznę, bo Martin, z którym teraz się spotyka, jest od niej prawie 20 lat starszy i w tym roku skończy 42 lata. Dziewczynie zupełnie jednak nie przeszkadza ta różnica wieku. Świetnie się dogadują. W zasadzie to Agnieszka jest zakochana po uszy, czego nie da się nie zauważyć. Jest tylko jeden problem. Za jakiś czas będzie musiała przecież wrócić do kraju, a czas rozłąki zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzi 25 września, to poniedziałek. Wakacje powoli zbliżają się do końca i to już ostatnie dni w Szkocji. Jest to jednak jeszcze ostatni, zwyczajny tydzień i dzisiaj z rana Agnieszka powinna pojawić się w pracy i zacząć sprzątać kościół po zakończonej mszy. Jednak tak się nie dzieje. Mimo że mijają długie minuty, a potem godzina i kolejna, studentka nie pojawia się i nie wykonuje swoich obowiązków. To kompletnie nie w jej stylu. Od kiedy pracuje na plebanii, zawsze wręcz znana była ze swojej punktualności. Być może jednak coś się wydarzyło, może poczuła się gorzej, może zaspała. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Kiedy jednak mijają kolejne godziny, a dzień zaczyna się kończyć, Agnieszka nadal nie pojawia się na plebanii, co już na dobre zasiewa niepokój. Zmartwieni księża udają się na tyły kościoła, gdzie mieści się pokój studentki. Może dziewczyna potrzebuje pomocy, a może to oni coś źle zrozumieli i już wyjechała, ale czy zrobiłaby to bez pożegnania? Raczej jest to mało prawdopodobne, szczególnie że gdy księża zaglądają do pokoju Agnieszki, orientują się, że jej rzeczy cały czas są na miejscu. Brakuje tylko telefonu,
na który jednak i tak nie da się dodzwonić, bo połączenie od razu przekierowywane jest na pocztę głosową. Zaniepokojony brakiem kontaktu z Agnieszką jest również jej partner Martin, dla którego także dziwne jest to, że studentka nie odzywa się już tyle czasu. Mężczyzna kontaktuje się nawet ze starszą siostrą Agnieszki, Anią, która również mieszka w Glasgow, bo być może ona wie, co się dzieje. Jednak kobieta nie ma pojęcia, gdzie przebywa jej siostra. Wręcz teraz sama zaczyna się o nią martwić, kiedy orientuje się, że nie sposób się do niej dodzwonić. Agnieszka nigdy nie zachowywała się w ten sposób. Samotne ucieczki nie są w jej stylu. To osoba bardzo towarzyska i kontaktowa, a na pewno sumienna. Wszystko krzyczy wręcz, że to nie jest zwyczajna sytuacja. Dlatego jeszcze tego samego dnia, 25 września, zarówno Anna, jak i Martin udają się na plebanię, żeby osobiście sprawdzić pokój Agnieszki i poszukać tam jakichś wskazówek. Szybko jednak dociera do nich, że nie ma śladu po dziewczynie i że nic nie wskazuje na to, by wyjechała. Wszystkie jej rzeczy są na miejscu, także te pierwszej potrzeby, a to razem tworzy niepokojący obraz, dlatego siostra Agnieszki decyduje się wezwać na miejsce policję. Funkcjonariusze pojawiają się na miejscu w okolicach godziny 23 i po wysłuchaniu obaw siostry i partnera rozpoczynają rutynowe działania. Tak naprawdę, początkowo nie podchodzą do sprawy jakoś szczególnie poważnie. W końcu to młoda, ale i dorosła dziewczyna. Najprawdopodobniej zabalowała w niedzielę wieczorem i zapomniała o świecie i obowiązkach. W ponad 99% przypadków taka właśnie jest prawda i osoby, o które martwią się bliscy, najczęściej wracają do domu w ciągu 48 godzin. Jednak kiedy policjanci są na miejscu dłużej, powoli zaczynają łączyć ze sobą fakty i sami zauważają, że chyba faktycznie coś tu jest nie tak. W pokoju Agnieszki odnajdują wszystkie jej rzeczy osobiste, w tym portfel z dokumentami, kartą bankomatową i pieniędzmi. Jest tu też paszport dziewczyny i bilet powrotny do Polski. I o ile z początku myśleli, że studentka zaszalała i straciła kontrolę, tak teraz trudno wytłumaczyć to, jak miałaby się dobrze bawić bez grosza przy duszy. Także wersja o tym, że wcześniej wróciła do kraju, nie pasuje. Jest tu bilet, są również jej wszystkie ubrania. A to, co najbardziej wszystkich martwi, to fakt, że w pokoju są jej buty i kurtka, a na szafce leży pęk kluczy, który dziewczyna zawsze zabierała ze sobą, kiedy opuszczała teren kościoła. Dziwne jest też to, że sam pokój jest otwarty. Zbliża się już północ. Wygląda na to, że Agnieszka wyszła tylko na chwilę, ale nadal nigdzie jej nie ma. To wszystko sprawia, że nikt już nie ma zamiaru bagatelizować tego, co się dzieje. Wezwani na miejsce śledczy pod dowództwem doświadczonego detektywa Davida Swindle od razu rozpoczynają wielotorowe działania. W pierwszej kolejności przepytują wszystkie możliwe osoby, żeby ustalić, kto widział Agnieszkę po raz ostatni. Chcą też wiedzieć, gdzie przebywała i co robiła na 48 godzin przed swoim zaginięciem. Równolegle przeszukany zostaje kościół, plebania i podwórze, bo skoro dziewczyna zostawiła wszystko w pokoju, to może to sugerować, że jednak nie odeszła daleko, ale bez rezultatów w najbliższej okolicy nie ma po niej śladu. Ze wstępnego wywiadu wynika też, że przez ostatnich kilka dni w zachowaniu Agnieszki nikt nie zauważył niczego dziwnego czy niepokojącego. Dziewczyna pracowała zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w czasie wolnym spędzała czas z innymi pracownikami kościoła czy wychodziła spotkać się ze swoim partnerem. Jedyną odskocznią od rutyny było spotkanie ze znajomym o imieniu George, który zabrał ją na pole golfowe, bo Agnieszka bardzo chciała nauczyć się grać w golfa. Było to jednak w sobotę i kilka osób widziało, jak George odwiózł studentkę pod kościół. Śledczy zastanawiają się jednak, czy możliwym jest, że mężczyzna spotkał się z dziewczyną także w dzień jej zaginięcia. Niestety nikt z obecnych na miejscu nie wie, kim jest George. Co najwyżej słyszeli, jak wspomina o nim dziewczyna. Poza tym nikt nie wie, jak się z nim skontaktować, przez co w obecnej sytuacji nowe ustalenia do niczego nie prowadzą. Jedno jest jednak pewne, w obliczu tylu niewiadomych należy drążyć każdy trop. Mija noc, a potem kolejny dzień,
a Agnieszka nadal nie wraca do parafii i nie daje znaku życia. Powoli wszyscy już zaczynają rozumieć, że dzieje się coś poważnego. Oprócz policji do pomocy w poszukiwaniach włącza się również liczna Polonia z Glasgow, która angażuje się w rozwieszanie plakatów i prowadzi własne działania na terenie całego miasta. Znowu jednak wszystko na nic, bo studentka z Polski przepadła jak kamień w wodę. A jest coraz poważniej, bo mijają kolejne dni, a Agnieszka wciąż się nie odnajduje. Nie ma jej już od poniedziałku, dlatego 28 września, w czwartek, policja zwraca się o pomoc do mediów. Właśnie dzisiaj we wszystkich wiadomościach w kraju zostaje opublikowany wizerunek zaginionej, a jej siostra osobiście zwraca się z apelem o przekazanie jakiejkolwiek informacji na temat Agnieszki. Widać, że sytuacja jest nietypowa, a decyzja o nagłośnieniu jest tylko potwierdzeniem powagi sytuacji. To jednak nie wszystko, bo przy okazji ogłoszenia, że zaginęła studentka z Polski, policja prosi również o pomoc w ustaleniu miejsca przebywania Pata McLaughlina, konserwatora z parafii Świętego Patryka i jednocześnie współpracownika Agnieszki. Jak ustaliła policja, to właśnie on był ostatnią osobą, która widziała Agnieszkę żywą. Proboszcz widział ich razem w garażu obok plebanii, gdzie wspólnie malowali deski, z których mieli później zbudować szopę na narzędzia. Dwa dni po tym policjanci przesłuchiwali Pata. Mężczyzna złożył zeznania i potwierdził, że rzeczywiście pracował wspólnie z Agnieszką, ale podkreślił też, że po wszystkim rozeszli się w swoje strony i później już się nie widzieli. Po przesłuchaniu, które odbyło się jeszcze w poniedziałek w nocy, policjanci zwolnili konserwatora do domu, jednak kiedy chcieli go wezwać kolejnego dnia, żeby uzupełnił swoje zeznania, proboszcz z parafii Świętego Patryka przekazał im, że Pat nie pojawił się w pracy, nie pojawił się również w żaden kolejny dzień i przepadł tak samo jak Agnieszka. Śledczy zaczynają teraz nieco mocniej interesować się postacią tajemniczego pracownika. Jak przekazuje im proboszcz, konserwator pojawił się w parafii mniej więcej w podobnym czasie co Agnieszka i podobnie jak ona poszukiwał pracy i miejsca do spania. Duchowny podkreśla, że nigdy nie odmawia ludziom w potrzebie i że przyjął go z otwartymi rękami i dał pracę. Przyznał się jednak, że nie sprawdził jego danych i tak naprawdę niewiele o nim wie. Pat wykonywał jednak swoje obowiązki sumiennie i nie sprawiał żadnych problemów. W związku z tym, że ksiądz w żaden sposób nie zweryfikował tego, komu daje pracę, jedyne na czym teraz bazować może policja, to imię, nazwisko i zdjęcie, które w swoich dokumentach odnajduje proboszcz. Pat okazuje się być szczupłym, niskim mężczyzną w okolicach 60, o twarzy sprawiającej wrażenie zmęczonej życiem. Jak udaje się ustalić, i co jest bardzo ciekawe, Pat, chociaż zawsze można było na niego liczyć, to nigdy nie poprosił o zapłatę za swoją pracę. Był do tego bardzo zamknięty w sobie i małomówny, co w całości sprawiło, że proboszcz uznał, że być może mężczyzna przeszedł w swoim życiu bardzo dużo i że praca w kościele pozwala mu przejść pewnego rodzaju oczyszczenie i z czasem Pat otworzy się sam i opowie, kim jest i jak się tutaj znalazł. Proboszcz, jak przekazuje policji, przypuszcza, że Pat jest bezdomny, chociaż bardzo dobrze to maskuje, bo zawsze jest czysty i schludnie ubrany. Jest to jednak wreszcie jakiś trop, dlatego policjanci sprawdzają lokalne noclegownie i miejsca, w których często przebywają bezdomni. Liczą, że tam znajdą mężczyznę i dowiedzą się, dlaczego tak nagle zniknął i czy przypadkiem nie wie czegoś więcej. Niestety poszukiwania nie przynoszą oczekiwanego skutku. Udaje się za to odnaleźć George'a, który zabierał Agnieszkę na lekcję golfa, z tym, że jak się okazuje, mężczyzna ma solidne alibi, które kompletnie eliminuje go z grona podejrzanych. I gdy każdemu już wydaje się, że sprawa utknęła w martwym punkcie, nadchodzi 29 września, który niesie ze sobą ogromny zwrot w śledztwie. Zwrot, który zmienia wszystko. Technicy, którzy jeszcze dokładniej przeszukują kościół, zauważają coś dziwnego. Tuż obok konfesjonału w ich oczy rzuca się fragment podłogi. Wszędzie stare deski przykryte są czymś w rodzaju sztucznej trawy, ale ten jeden kawałek wyraźnie odstaje od reszty i wygląda jak ukryty włas, który bez problemu da się podważyć. I faktycznie, gdy technicy przyglądają się dokładniej,
Okazuje się, że w tym miejscu obite wykładziną deski można podnieść bez trudu. Gdy to robią i zaglądają do środka, widok wprawia ich w zdumienie. Pod podłogą znajduje się sporych rozmiarów dziura, a w zasadzie coś przypominającego tajny schowek. Nie jest w nim jednak pusto, bo znajdują tu grube worki ogrodowe, a w zasadzie jeden wielki i kilka mniejszych, ale te worki nie wyglądają zwyczajnie, wręcz od razu sprawiają, że wszyscy technicy przystępują do natychmiastowych działań. Na miejsce od razu schodzą się też pozostali pracujący w okolicy funkcjonariusze, a takie nagłe zamieszanie nigdy nie wróży niczego dobrego. I najczarniejszy i jednocześnie wyjątkowo makabryczny scenariusz spełnia się. W kościele, pod podłogą, w największym worku znajdują się ludzkie zwłoki, a w mniejszych najprawdopodobniej ubrania ofiary i narzędzie zbrodni. Już teraz większość domyśla się, kto jest ofiarą, ale potrzebna będzie identyfikacja zwłok, co jednak nie będzie prostym zadaniem. Do tej pory wszelkie ostrożne próby wyjęcia największego worka na powierzchnię spełzły na niczym. Jest napęczniały i ciężki, a otwór w podłodze jest mały i nieostrożne uniesienie do góry materiału dowodowego może sprawić, że worek po prostu pęknie, co zatrze cenne ślady. Dlatego też policja nie śpieszy się i oczekuje na przybycie specjalnej grupy techników, którzy najpierw zabezpieczą wszelkie dowody, a następnie delikatnie, z użyciem specjalnego sprzętu, spróbują wyjąć worek na powierzchnię. Informacja, że w kościele odkryto ciało, wstrząsa wszystkimi, a to wcale nie koniec szokujących wieści. Bo w tym samym czasie anonimowy świadek zgłasza na policję informację, że poszukiwany przez śledczych konserwator Pat McLaughlin to w rzeczywistości ktoś zupełnie inny, to Peter Tobin. I dopiero teraz wszystko nabiera sensu, dlaczego mężczyzna nagle zniknął, kiedy w kościele pojawiła się zadająca pytania policja. Konserwator Pat, a tak naprawdę Peter, nie tylko posługuje się fałszywymi dokumentami, ale to też zwolniony warunkowo z więzienia mężczyzna, który jeszcze do niedawna odsiadywał karę 14 lat pozbawienia wolności. Został skazany za porwanie, wykorzystanie i próbę zabójstwa 2 nastolatek i, co równie wstrząsające, wszystkiego tego dopuścił się w obecności swojego własnego syna. Po dokonaniu zbrodni, Tobin, myśląc, że nie zostawił przy życiu swoich ofiar, uciekł i dołączył do sekty pod zmienionym nazwiskiem. Złapano go dopiero 5 roku później, za co wylądował za kratami na długie lata. Ale po odsiedzeniu ponad dekady otrzymał szansę i został zwolniony warunkowo, jednak szybko złamał zasady zwolnienia. Wyprowadził się z zarejestrowanego miejsca zamieszkania i nagle zerwał kontakt ze swoim kuratorem więziennym i po prostu przepadł jak kamień w wodę. Znowu też stał się człowiekiem poza kontrolą. Za złamanie zasad mężczyzna został skazany zaocznie na kolejne 3 lata więzienia, a także wystawiony został za nim list gończy. Do tej pory był nieuchwytny, ale teraz nagle pojawia się dokładnie w tym samym miejscu, w którym odnalezione zostaje ciało najprawdopodobniej młodej dziewczyny. Śledczy czują w kościach, że to nie może być przypadek. Jednak mimo z reguły słusznego przeczucia i całkiem mocnych poszlak, na ten moment brak jest dowodów na to, że Tobin rzeczywiście jest odpowiedzialny za zaginięcie młodej Polki. Jest jednak dobra wiadomość. Identyfikacja i ustalenie, że jest to Tobin, człowiek poszukiwany za inne przestępstwa, sprawia, że śledczy mogą użyć wszystkich swoich kompetencji, żeby przeprowadzić teraz pełnoskalową obławę na terenie nie tylko Glasgow, ale całego kraju. Bo to właśnie Tobin może wiedzieć więcej na temat ciała pod podłogą w kościele, ale z drugiej strony może być już setki kilometrów stąd. Te nowe rewelacje w mgnieniu oka obiegają całą okolicę, a wszyscy lokalni mieszkańcy są zszokowani tym, co się dzieje. Kościół świętego Patryka od lat uchodził za miejsce bezpieczne. Było to wręcz schronienie dla najbardziej potrzebujących, którzy potrafili przybywać tu z daleka. Proboszcz regularnie organizował tu wiele inicjatyw, mających na celu nieść pomoc dla najuboższych. Między innymi stale prowadzi program Bochenki i Ryby, w którym regularnie dokarmia okolicznych bezdomnych.
Jednym ze stołujących się u niego był właśnie Pat McLaughlin, a właściwie to Peter Tobin. Księża nigdy też nie odmawiali tym, którzy chcieli uczciwie pracować. Dawali schronienie między innymi takim osobom jak Agnieszka. Wszyscy zawsze myśleli, że to miejsce przyciąga dobro. Tu przychodzili się modlić, to tu szukali pomocy czy spokoju. Dzisiaj jednak ich kościół, ich świątynia jest zamknięta na cztery spusty i otoczona szczelnym kordonem policyjnym. Technicy kryminalni pracują tu na pełnych obrotach i to niemal całą dobę, aby odkryć szokującą prawdę, czyje zwłoki ukryte są pod podłogą kościoła. I chociaż dla większości już teraz jest to oczywiste, to dopiero odpowiednie badania potwierdzą tożsamość zamordowanej osoby. Wiele wskazuje też na to, że do tragedii doszło na terenie świątyni, dlatego równolegle śledczy skupiają się na odnalezieniu miejsca, w którym doszło do zbrodni. W związku z tym najbardziej intensywne prace toczą się w garażu, w którym Peter miał swój warsztat i gdzie razem z Agnieszką, tuż przed jej zaginięciem, wspólnie pracowali nad szopą na narzędzia. I ten ostatni trop znowu nie myli policjantów, bo w garażu rzeczywiście odnajdują ślady krwi, a potem kolejne i kolejne. Zdaniem ekspertów to właśnie miejsce zbrodni, które co prawda zostało wyczyszczone przez sprawcę, ale niezbyt dokładnie, co pozwala technikom zabezpieczyć całkiem sporo śladów. Zabezpieczanie materiału dowodowego pod podłogą trwa cały piątek i związane jest z wieloma emocjami. Do ciasnego i klaustrofobicznego schowka wchodzi jedna z policjantek, ale ma mnóstwo obaw. Boi się, czy nie zostawiono tu żadnej pułapki. Na całe szczęście, sprawca tylko i aż ukrył tu ciało, które jednak udaje się wyciągnąć dopiero późnym wieczorem. Ze względu na umieszczenie zwłok w szczelnym plastikowym worku, rozkład nastąpił szybciej i na ten moment niemożliwe jest zidentyfikowanie go i konieczne jest wykonanie badań DNA, co będzie wiązało się z dodatkowym czekaniem. Mimo wszystko, najprawdopodobniej w podłodze kościoła ukryta była kobieta, którą przed śmiercią ktoś dotkliwie pobił, wykorzystał i zadał wiele ciosów ostrym narzędziem. Nie ma też najmniejszych wątpliwości, że to sprawa kryminalna. W tym spokojnym miejscu doszło do morderstwa, a ten, kto się go dopuścił, nie miał litości. Pozostaje teraz czekać na bardziej szczegółowe wieści. A te nadchodzą stosunkowo szybko, bo już dwa dni później, 1 października, w niedzielę rano, na ręce śledczych złożony zostaje raport z wynikami badań. Te natomiast potwierdzają początkowe i te najgorsze przypuszczenia. Dziewczyna znaleziona w kościele to z całą pewnością Agnieszka. Nie ma już nadziei, że razem z rozpoczynającym się jutro rokiem akademickim zjawi się na uczelni. Już nie wróci do domu i nigdy nie uściska swoich bliskich. To jednak nie koniec tragicznych i wstrząsających wieści. Znalezione w ciele nasienie zostaje zidentyfikowane. Należy do starszego, sympatycznego konserwatora, z którym w ubiegłą niedzielę Agnieszka malowała szopę na narzędzia. Udaje się to ustalić tak szybko, ponieważ jako notowany przestępca seksualny jego materiał genetyczny uwzględniony jest w specjalnej bazie danych. Czy więc ten, wydawało się niegroźny i pracowity człowiek, krył w sobie bestię, której nikt nie zauważył? Czy właśnie dlatego posługiwał się fałszywymi danymi i nagle zniknął? Wszystkim tak trudno jest w to uwierzyć. Niedziela 1 października to bardzo trudny dzień. Także dzisiaj, z samego rana w Glasgow, pojawia się tata Agnieszki, który podobnie jak pozostali bliscy i znajomi, do samego końca wierzył, że to nie jego córka została odnaleziona w kościele. Teraz jednak nie ma już wątpliwości. A prawda rozrywa serce. Mężczyzna, który poświęcił całe swoje życie, żeby samotnie wychowywać dwie córki, teraz zmuszony jest pochować jedną z nich, a przecież Agnieszka była na początku swojej życiowej drogi. To właśnie tata nauczył ją empatii i szacunku do drugiego człowieka. Nigdy nikogo nie oceniała przez pryzmat portfela czy życiowej sytuacji. Była też ufna. Potrafiła nawiązać kontakt z każdym i nigdy nikogo nie skreślała. Nie miała więc problemu, żeby wyciągnąć pomocną dłoń do bezdomnego Tobina.
Mimo, że nie należało to do jej obowiązków, postanowiła mu pomóc w malowaniu szopy. Poszła tam sama, do garażu, do którego prawie nikt nigdy nie wchodził. Najpewniej kierowana dobrymi intencjami trafiła na kogoś, dla kogo dobro nie istnieje, ale kto z kolei zło doskonale maskuje. Teraz, za wszelką cenę, trzeba znaleźć człowieka, który skrzywdził Agnieszkę. Na całe szczęście dzieje się to bardzo szybko, ale też w oparach skandalu. Bo chociaż poszukiwania Tobina kończą się już kolejnego dnia, w poniedziałek, 2 października, to na jaw wychodzi, że mężczyzna w rzeczywistości już od 2 dni jest w rękach policji, jednak tej z Londynu. To ogromna, kompromitująca i już kolejna wpadka szkockich policjantów. Najpierw pozwolili uciec spod kontroli groźnemu przestępcy na zwolnieniu warunkowym, a teraz okazuje się, że szukali go, pomimo faktu, że ten znajdował się już w rękach londyńskiej policji za inne, niepowiązane ze sprawą przestępstwo. Nie dziwi więc, że opinia publiczna i media nie pozostawiają suchej nitki na organach ścigania, a wielu głośno zadaje kąśliwe pytanie, czy śledztwo także będzie prowadzone tak nieudolnie. A nastawienia obserwatorów nie poprawia kolejny pech, jaki zdaje się wisi nad sprawą. Bo teraz, kiedy udało się już zlokalizować Tobina, okazuje się, że ten przebywa w szpitalu z powodu zawału serca i nie może zostać przewieziony do Glasgow, żeby złożyć wyjaśnienia. Tak naprawdę to szpital zawiadomił policję, kiedy pacjent w poważnym stanie legitymował się fałszywym dokumentem, tym razem wykorzystując jeszcze inne dane niż kiedy pracował w parafii. Ta seria wpadek sprawia, że szkocka policja jest teraz na celowniku prasy, co uruchamia efekt domino. Dziennikarze BBC odkrywają, że ludzi takich jak Tobin jest znacznie więcej. Policjanci nie wiedzą, gdzie jest aż 24 innych przestępców seksualnych warunkowo zwolnionych z odbywania kary. Do niedawna Tobin był 25 i wiele wskazuje na to, że brak kontroli mógł przyczynić się do tej ogromnej tragedii. W końcu jednak stan Tobina poprawia się i podejrzany o zbrodnię trafia w ręce szkockiej policji i ku zaskoczeniu wszystkich, także śledczych, od razu przy tym zatrzymaniu udaje się zabezpieczyć ostateczny dowód winy mężczyzny. Bo okazuje się, że od momentu popełnienia zbrodni Peter Tobin nie wyprał swoich ubrań ani nawet się nie przebrał, dzięki czemu na jego odzieży czy zegarku udaje się odnaleźć bardzo małe plamki krwi, które, jak szybko potwierdzają badania, z całą pewnością należą do Agnieszki. Agnieszka, a raczej jej ciało, wraca do Polski dopiero pod koniec października, kiedy klub sportowy Celtic Glasgow, w którym gra polski bramkarz Artur Boruc, przekazuje jej ojcu ekwiwalent 25 tysięcy złotych, aby mężczyzna mógł opłacić bardzo kosztowny transport córki do kraju. Ten hojny gest pozwala bliskim sprowadzić Agnieszkę do domu, co bez pomocy byłoby bardzo trudne. Na życzenie rodziny pogrzeb odbywa się w kameralnym gronie jedynie najbliższej rodziny i przyjaciół, bez błysku fleszy i reporterów. By było tak, jak życzą sobie tego bliscy. Pomaga nawet lokalna policja, która ochrania zrozpaczonego tatę przed reporterami polskich tabloidów zainteresowanych sprawą. Ciało Agnieszki zostaje skremowane i pochowane na lokalnym cmentarzu, niedaleko miejsca, gdzie dziewczyna dorastała i gdzie spędziła wiele szczęśliwych lat swojego życia. Pogrzeb i ostatnia droga to pewnego rodzaju początek spokoju. Szum medialny cichnie, nie wypływają żadne nowe wieści, a policja nabiera wody w usta. Dopiero w marcu 2007 roku nazwisko Peter Tobin znowu głośno wybrzmiewa, kiedy wreszcie, już oficjalnie, zostaje mu postawiony zarzut zabójstwa. Zaraz po tym rusza proces, w trakcie którego jednak mężczyzna nie przyznaje się do winy i zarzeka się, że został wplątany w coś, czego nie zrobił. Przekonuje, że faktycznie feralnego dnia odbył stosunek z Agnieszką, ale że doszło do tego za obopólną zgodą i po wszystkim oboje rozeszli się w swoje strony. Później już się nie widzieli, a ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności wpędził go w niemałe kłopoty. Jednak szybko okazuje się, że prokuratura myśli zupełnie inaczej i zadaje sporo niewygodnych pytań. Na przykład mężczyzna nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego posługiwał się fałszywą tożsamością,
ani dlaczego na jego ubraniach i zegarku odnaleziono krew, która należała do Agnieszki. Mało tego, badania śladów okazały się identyczne w strukturze jak te, które znaleziono na ścianach i podłodze garażu obok plebanii. Zdaniem prokuratury odpowiedź na te pytania jest jednak prosta. Tobin wykorzystał to, że był sam na sam z młodą i znacznie słabszą od siebie dziewczyną. Wiedział, że są sami w garażu i że nikt ich tu nie usłyszy. Zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, najpierw ogłuszył Agnieszkę i związał jej ręce i nogi taśmą, a także zakleił jej usta, żeby nikt nie usłyszał ewentualnego wołania o pomoc. Nieprzytomną dziewczynę wykorzystał, a potem pobił nogą od stołu i to do tego stopnia, że uszkodził kości jej czaszki. Nie zamierzał jednak skończyć tylko na tym. Był zdeterminowany, by zabić, dlatego sięgnął po ostrze i zadał aż 16 ciosów, nie dając nadziei na ratunek. Następnie ukrył ciało i nóż w workach, które schował pod podłogą w kościele. Garaż wyczyścił z czerwonych śladów, chociaż zrobił to niedokładnie. Pozbył się też tylko jednego narzędzia zbrodni, bo nogę od stołu rzucił w kąt pomieszczenia. Co prawda, jeden z biegłych stwierdza, że na żadnym z narzędzi zbrodni nie udało się odnaleźć śladów biologicznych Tobina, które ten najpewniej usunął, ale takie ślady znaleziono na taśmie, którą zaklejono Agnieszce usta. Po tych słowach niemal natychmiast aktywuje się obrona, która zauważa, że przecież Peter Tobin był konserwatorem i mógł zostawić ślady na taśmie izolacyjnej w dowolnym, innym momencie. Przecież miał dostęp do niej cały czas. A robi się jeszcze bardziej skomplikowanie, kiedy w czasie procesu pojawia się mężczyzna, który uczył Agnieszkę grać w golfa. Okazuje się być nim 62-letni sędzia Kiran, który wyznaje, że poznał młodą studentkę w czasie mszy w kościele świętego Patryka i prawie od razu stworzyła się między nimi silna relacja. Już od pierwszego spotkania Kiran regularnie odwiedzał Agnieszkę, zabierał ją na wycieczki i dawał prezenty. Innymi słowy, mężczyzna sugeruje, że między nimi było coś więcej niż tylko koleżeństwo. A te słowa wręcz idealnie zgrywają się z linią obrony Tobina. Bo jak podkreśla jego obrońca, Agnieszka po prostu wolała mężczyzn znacznie starszych od siebie, dokładnie takich jak sędzia Kiran czy właśnie Peter Tobin. Obrońca, opierając się na zeznaniach sędziego, wskazuje, że jego klient wcale nie kłamie i że Agnieszka rzeczywiście dobrowolnie zgodziła się na stosunek ze znacznie starszym konserwatorem, co zaprowadziło go na ławę oskarżonych. To jednak dopiero początek ogromnych kontrowersji, bo na sali sądowej obrona głośno porusza teorię, o której mówi się już nie tylko w kuluarach, ale o której od jakiegoś czasu grzmią też tabloidy. Bo nie cichną plotki na temat tego, że sam proboszcz parafii świętego Patryka, dokładnie ten, który zapewnił jej pracę i azyl, miał romans z Agnieszką i są ku temu mocne podstawy. W zasadzie sam duchowny przyznał się do tego na łamach jednej z brytyjskich gazet, a teraz potwierdza ten fakt przed sądem. Ksiądz przyznaje, że w 2005 roku regularnie sypiał z Agnieszką i że tworzyli pewnego rodzaju romantyczną relację. Kupował jej też sporo prezentów, w tym laptopa czy bilety do Polski. Sam nawet raz przyleciał z Agnieszką do kraju i wspólnie spędzili trochę czasu w Gdańsku. I nie trzeba mówić, że te informacje wywołują gigantyczny skandal obyczajowy, a na dodatek zasiewają sporo wątpliwości. Bo teraz, zdaniem obrony, to właśnie proboszcz powinien być brany pod uwagę jako główny podejrzany. To on mógł pozbawić życia Agnieszkę, szczególnie, że jak wskazuje obrońca, miał motyw. Motyw, który znowu wywołuje kolejny już skandal. Na jaw wychodzi, że ksiądz mógł być zazdrosny o jeszcze innego mężczyznę, dla którego Agnieszka porzuciła go na krótko przed swoim zaginięciem. Mowa o 42-letnim żonatym Szkocie, Martinie. Duchowny miał dowiedzieć się o związku studentki z 20 lat starszym mężczyzną dokładnie kilka dni przed jej śmiercią. Podobno to właśnie ta informacja kompletnie zmieniła nastawienie księdza do dziewczyny. Według świadków mężczyzna stał się dla Agnieszki oschły, często na nią krzyczał albo szukał pretekstu, żeby o coś ją upomnieć.
Atmosfera w kościele podobno rzeczywiście była w ostatnim czasie napięta, ale nikt nie miał pojęcia, że za wszystkim stoją miłosne trójkąty. A to nie koniec, bo na sali sądowej ujawniane zostają kolejne szokujące informacje, jakie udało się zebrać policjantom w toku śledztwa. Okazuje się, że ksiądz nie tylko nie przestrzegał zasad celibatu, ale był też uzależniony od alkoholu i często był widywany pijany, a nawet przyłapany został kilka razy na tym, jak pod wpływem odprawiał mszę. Ci bliżej kościoła, którzy znali sytuację od wewnątrz, zeznali, że na plebanii widywano też panie do towarzystwa, które przychodziły tu do pracy, a jak rozpisują się głodne sensacji tabloidy, Agnieszka mogła brać udział w tych schadzkach razem z księdzem. Sekrety, jakie podczas procesu opuszczają mury kościoła, nie pozostają bez odpowiedzi. Duchowny za swoje wyznania zostaje wyrzucony z kościoła. Jednak z racji tego, że jest popularny i bardzo lubiany i że ma pewne grono zwolenników, wciąż głosi, a dla tych najbardziej lojalnych urządza nawet tajne msze. Nie zmienia to jednak faktu, że im więcej świadków staje przed sądem i im dalej docierają dziennikarze, tym ta sprawa staje się bardziej zagmatwana. Między innymi swoje zeznania składa rosyjska studentka, która podobnie jak Agnieszka dorabiała sobie na parafii. Dziewczyna zeznaje przed sądem, że kiedy po raz ostatni widziała ofiarę, ta była w garażu z Tobinem i jak określa to świadek, panowała tam atmosfera flirtu. Studentka twierdzi również, że ksiądz, z którym Agnieszka miała romans, jej zdaniem mógł nawet wiedzieć o morderstwie i mało tego, mógł znać miejsce ukrycia zwłok. Nie twierdzi, że ma na to dowody, ale oznajmia, że nie zdziwiłaby się, gdyby właśnie tak było, bo duchowny był wyraźnie wściekły na Agnieszkę za to, że spotyka się z innym mężczyzną. Rosjanka podkreśla też, że nie podobał jej się sposób, w jaki prowadziła się ofiara, ale nie zmienia to faktu, że nie powinna za to zginąć. Przecież miała prawo żyć po swojemu. Nikt już nie wie, o co tutaj chodzi. Kto kłamie, czy ktoś celowo oczernia Agnieszkę, która nie może się obronić. Czy to wszystko jednak prawda albo zwykłe plotki. A sytuacja komplikuje się i wywołuje kolejną burzę, kiedy na światło dzienne wychodzą następne fakty i szczegóły relacji ofiary z tajemniczym Martinem, o którego ksiądz był tak bardzo zazdrosny. Teraz obrona wprowadza do procesu kolejny wątek i w ten wyjątkowo zwracający uwagę sposób wskazuje następnych potencjalnych morderców Agnieszki. Bo do wskazanych już sędziego Kirana, proboszcza i Martina dołącza teraz żona tego ostatniego. Obrońca sięga nawet po pamiętnik ofiary, z którego cytuje jeden wymowny wpis. Martin jest fajnym facetem. Szkoda, że większość fajnych facetów jest już zajęta. Nie jest też za stary, ma zaledwie 40 lat. Znowu wokół sprawy panuje poruszenie. Czy to kolejna zagrywka obrony, która zdaje się gotowa jest sięgnąć w najbardziej prywatne rejony życia ofiary, byle tylko wybielić swojego klienta? Czy może naprawdę w życiu studentki było tylu ważnych mężczyzn, z których każdy mógł mieć motyw, a może motyw mogła mieć też któraś partnerka? I częściowa odpowiedź na te pytania nadchodzi stosunkowo szybko, kiedy w sądzie swoje zeznania składa sam Martin. Mężczyzna przyznaje to, co wcześniej tylko sugerowano, że rzeczywiście był zakochany w Agnieszce i to po uszy, że mieli romans, ale że jego żona o wszystkim doskonale wiedziała i mało tego, akceptowała taki stan rzeczy. Jak teraz wychodzi na jaw, żona Martina uczestniczyła nawet w poszukiwaniach studentki z Polski. Zaangażowana była w nie już od pierwszych godzin, gdy dziewczyna nie dawała znaku życia. To zmartwiona kobieta jako jedna z pierwszych pojawiła się na terenie kościoła, gdy tylko dowiedziała się od męża, że Agnieszka najprawdopodobniej zaginęła. Chciała pomóc ją odnaleźć. Na sali sądowej przytoczone zostają też kolejne wpisy z pamiętnika Agnieszki, w którym opisywała swój romans z Martinem i które podkreślają to, że studentka naprawdę była w nim zakochana. Moja miłość do ciebie jest jeszcze tak mała i niedojrzała, ale wciąż staje się silniejsza i rozumiem więcej. Nie chcę, żeby to był sen. Chcę, żeby to było życie. Chcę je przeżyć z szeroko otwartymi oczami.
Okazuje się też, że o relacji z Martinem wiedziała siostra Agnieszki, która, jak przyznaje, znała prawdę, ale nie popierała tego związku, mimo że wiedziała, że Agnieszka jest bardzo zakochana. Jej zdaniem siostra zasługiwała na więcej i chciała dla niej jak najlepiej. Odnosi się też do zeznań złożonych przez księdza i podważa wszystkie jego słowa. Nie wierzy, że jej siostra miała z nim romans i zarzuca mu kłamstwo. Mówi, że co najwyżej łączyła ich przyjaźń i że duchowny nie jest wiarygodny, bo jest alkoholikiem. I znowu nikt nie potrafi zrozumieć, co się tutaj dzieje. Padają słowa przeciwko słowom. Także szczegóły relacji między Agnieszką, Martinem a jego żoną pozostają tajemnicą, jednak w gazetach, które wręcz żyją tą bardzo nietypową sprawą, przeczytać można niepotwierdzone informacje, że cała trójka za wzajemną zgodą żyła w pewnego rodzaju trójkącie, a nawet brała udział w imprezach dla swingersów. Gazety rozpisują się o szczegółach tej nietypowej relacji, a ludzie z wypiekami na twarzy czytają o intymnym życiu kompletnie obcych ludzi. To zainteresowanie z kolei generuje kolejne teksty, w których przeczytać można nowe insynuacje, między innymi to, że Agnieszka miała podobno zostać surogatką dla jednej znajomej pary, Martina i jego żony. W pewnym momencie trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że panowały tu skomplikowane relacje, które rzeczywiście mogły namieszać w uczuciach i być może popchnąć kogoś w stronę zbrodni. Ciężko też oprzeć się wrażeniu, że coraz większą uwagę przykłada się do romansów i życia dorosłych przecież ludzi, którzy mają prawo żyć tak jak chcą i powoli zapomina się, że przecież wydarzyła się tragedia, którą trzeba wyjaśnić, a sprawcę surowo ukarać. Jednak znowu gazety rozpisują się nie o tej części historii, o której powinny, gdy dziennikarze odkrywają, że Martin razem z żoną na oczach kamer, tuż po odnalezieniu ciała, złożyli przed kościołem świętego Patryka kwiaty, a obok zostawili swoje listy. Żona kochanka napisała w swojej notatce do Agnieszki: "Moje życie zostało dotknięte przez anioła. Bardzo żałuję, że Bóg wezwał cię z powrotem." Z kolei Martin napisał: "Mojemu aniołowi, moja mała piękna, przy tobie poczułem słońce. Sprawiliśmy, że te chwile trwały. Zawsze będę cię kochać i zawsze będziesz w moim sercu. Słodkich snów na zawsze." Podpisano: "Twój Akraj", co oznacza "twój ukochany". Martin w liście napisał też "piękna" po polsku, co ma sugerować, że dokładnie tak się do niej zwracał. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście całą trójkę łączyło coś więcej, że żona godziła się na taki układ i że ich zeznania, a także wpisy w pamiętniku, opisują prawdziwe relacje. Pytanie, czy to wyciąganie prywatnych spraw cokolwiek zmienia w kontekście obrony Tobina, czy jest to jedynie chwilowym odwróceniem uwagi, a przy tym niezbyt zdrowym zainteresowaniem prywatnym życiem dorosłych ludzi? Odpowiedź nadchodzi szybko, bo ostatecznie, mimo wywołania skandalu obyczajowego, mimo wielu artykułów, plotek i spekulacji, śledczy nie biorą pod lupę ani odwołanego ze stanowiska proboszcza, ani kochanka Agnieszki, ani jego żony. Nikomu z nich nie zostają postawione żadne zarzuty i mimo, że panował tu miłosny chaos, wszystko zmierza do jednego wniosku. Obrona skutecznie rozdrapała rany, naraziła zwykłych ludzi na kompletnie niepotrzebną ocenę ich stylu życia, podczas gdy w niczym nie pomogła własnemu klientowi. Okazuje się, że nierozerwalny łańcuch poszlak jest tak silny, że 4 maja 2007 roku Tobin zostaje uznany winnym wykorzystania i zamordowania Agnieszki, za co zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 21 latach, czyli gdy będzie miał 82 lata. I chociaż wyrok zapada, i to bardzo surowy, to wcale nie jest to koniec tej historii. Doświadczony kryminalny, który od samego początku prowadzi sprawę Agnieszki, ma przeczucie, że Peter Tobin to chodzące zło i że na pewno nie jest to pierwsze zabójstwo tego człowieka. Jak przyznaje sam śledczy,
Wiele faktów przemawia za tym, że prawdopodobnie mają do czynienia z seryjnym mordercą i właśnie teraz na jaw wychodzi, że śledczy już od jakiegoś czasu intensywnie pracują nad dotarciem do prawdy. Okazuje się, że jeszcze zanim ruszył proces Tobina, uruchomiona została zakrojona na szeroką skalę operacja Anagram, której celem było sprawdzenie, czy zabójca Agnieszki ma na sumieniu więcej istnień. Dzięki współpracy dziesiątek policjantów z całego królestwa udaje się odtworzyć linię czasu, która pokazuje, gdzie Tobin mieszkał i pracował na przestrzeni lat. Następnie skorelowano te dane z listą nierozwiązanych zaginięć. Innymi słowy, sprawdzono, czy w czasie i w miejscach, w których żył Peter Tobin, nie wydarzyło się nic dziwnego. A jak się okazuje, wydarzyło. A śledczy otrzymują listę nierozwiązanych spraw, w które być może zamieszany jest zabójca Agnieszki. Jedna z nich wyjątkowo zwraca uwagę śledczych, a mowa o tajemniczym zaginięciu Vicky Hamilton. Jest wieczór 10 lutego 1991 roku. 15-letnia Vicky Hamilton czeka na przystanku w Bathgate. Za moment ma wsiąść do autobusu, który mają zawieźć do oddalonego o 30 km Reading. Pogoda jest dzisiaj fatalna. Jest bardzo zimno, co najmniej minus 15 stopni, a do tego wieje wiatr i pada gęsty, puszysty śnieg. Temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, a większość dróg w mieście jest nieprzejezdna. Kiedy mija godzina, a autobus nie przyjeżdża, świadkowie obserwują, jak dziewczyna odchodzi z przystanku i prawdopodobnie kieruje się w stronę wylotu z Bathgate. Być może ma nadzieję, że gdzieś uda jej się złapać okazję, która zawiezie ją do domu. Kiedy jednak nadchodzi noc, a nastoletnia Vicky nie pojawia się w domu, jej wystraszeni rodzice kontaktują się z policją, która zważywszy na fatalne warunki pogodowe i wiek dziewczyny, od razu przystępuje do poszukiwań. Niestety, mimo szeroko zakrojonej akcji, nastolatka nigdy nie zostaje odnaleziona. Początkowo podejrzewano, że zgubiła się i zamarzła w drodze do domu, ale kiedy roztopy nie ujawniają jej ciała, a kolejne tygodnie nie przynoszą odpowiedzi, gdzie jest dziewczyna, policja zaczyna rozumieć, że najprawdopodobniej ma do czynienia z porwaniem. Trop jednak urywa się i nikt nie wie, gdzie szukać. Po zimie nadchodzi lato. Jest 5 sierpnia 1991 roku, czyli pół roku od zaginięcia Vicky. Dzisiaj 18-letnia Dina McNichol wraz z kolegą wracają do domu z festiwalu muzycznego. Kierują się w stronę oddalonego o 160 km Tillingham w hrabstwie Essex. Mimo że mogą wracać pociągiem, chcą jeszcze zaszaleć i przeżyć kolejną przygodę, dlatego decydują się nie wydawać ostatnich pieniędzy na komunikację publiczną i mają zamiar wrócić autostopem. Mają przy tym szczęście, bo bardzo szybko na znak podniesionego kciuka zatrzymuje się auto, a na dodatek okazuje się, że kierowca jedzie dokładnie w kierunku, w jakim zmierzają. Jako że kolega Diny mieszka na południe od Londynu, w połowie drogi wysiada na zjeździe z autostrady i resztę już krótkiej trasy ma zamiar przejść na piechotę. Tymczasem Dina kontynuuje drogę z uprzejmym kierowcą. Razem jadą w stronę Essex autostradą M25, ale ostatecznie dziewczyna nigdy nie dociera do domu. Jeszcze przez jakiś czas ona lub ktoś inny pobiera pieniądze z jej konta oszczędnościowego, wypłacając je z bankomatów w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od miejsca, w którym miał miejsce festiwal, ale później ślad po Dinie urywa się na dobre. Rodziny i bliscy obydwu dziewczyn przez kolejne długie lata nie mają pojęcia, gdzie są Dina i Vicky. Wszelkie śledztwa, wszystkie poszukiwania kończą się ślepą uliczką i ogromnym bólem niewiedzy. Los dziewczyn staje się tajemnicą, której nikt nie potrafi rozwiązać. Tajemnicą, która jednak po 16 latach zaczyna powoli wyłaniać się zza mgły. Jest czerwiec 2007 roku. Zaledwie miesiąc temu Peter Tobin został uznany winnym i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo Agnieszki. Dzisiaj śledczy i technicy są gotowi na dzień wypełniony pracą. Kryminalni właśnie podjeżdżają pod jeden z niewyróżniających się niczym domów szeregowych w Bathgate.
Nie są tu przypadkowo, bo tu, w 1991 roku, czyli 16 lat temu, mieszkał Tobin. Miasto Bathgate od razu rzuciło się w oczy śledczym, gdy analizowali stare, nierozwiązane sprawy. Okazało się, że w czasie, kiedy Tobin tu mieszkał, w okolicy mieszkała też Vicky, nastolatka, która zniknęła z przystanku w mroźny dzień i już nigdy się nie odnalazła. To jednak nie koniec. Jak udało się ustalić, Peter Tobin wyprowadził się z Bathgate bez słowa i to zaledwie 3 tygodnie po zniknięciu Vicky. Dzisiaj kryminalni są tu, by odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje ich od samego początku, gdy tylko poznali Tobina. Czy rzeczywiście jest to potwór w ludzkiej skórze, który ma na sumieniu więcej istnień? By spróbować odpowiedzieć na te pytania, śledczy rozpoczynają przeszukanie jego starego domu. Przeczesują pomieszczenie po pomieszczeniu, zakamarek po zakamarku, a ich żmudna, wręcz mrówcza praca daje szokujące rezultaty. Mimo że minęło tyle lat, technicy odnajdują na strychu ukryty nóż, a na nim wysuszony, bardzo mały kawałek skóry, który po przeprowadzeniu specjalnej ekspertyzy wskazuje jasno. Jest to materiał biologiczny należący do Vicky. Nie ma też wątpliwości, kto może wiedzieć więcej, bo technicy zabezpieczają na rękojeści wyraźne odciski palców należące do Tobina. To jednak nie koniec, bo do ekspertyzy wysłany zostaje też portfel Vicky, który odnaleziono jeszcze w 1991 roku w czasie trwających intensywnych poszukiwań nastolatki. Także ten przedmiot zostaje przebadany ponownie po latach, a na jego powierzchni technicy odnajdują resztki śliny, która jednak nie należy ani do Vicky, ani do Tobina, ale jest tu powiązanie. Bo ślina należy do dziecka Tobina, które w czasie popełniania prawdopodobnej zbrodni miało zaledwie roczek. Powoli nikt już nie ma złudzeń. Czarne scenariusze spełniają się. Peter Tobin jest niebezpieczny i wszystko wskazuje na to, że jego historia kryje jeszcze więcej mrocznych sekretów. Dlatego zespół kryminalnych już na dobre rusza tropem Tobina sprzed lat. Analizuje, gdzie był, kiedy i gdzie mieszkał i w ten sposób w listopadzie 2007 roku ekipa techników dociera na kolejny adres, do Southie, do wiktoriańskiego szeregowca, w którym przez jakiś czas mieszkał mężczyzna. Minęło jednak wiele lat, dlatego śledczy kompletnie nie spodziewają się tego, na co natrafiają, bo o ile samo przeszukanie domu nie wnosi wiele, to wszystko zmienia się, gdy rozpoczynają poszukiwania w ogrodzie. Technicy ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu odkopują tu 2 ludzkie szkielety, a przeprowadzone badania DNA potwierdzają domysły, które rozwiązują trwające kilkanaście lat tajemnice. Ciała należą do nastoletniej Vicky, która zniknęła z przystanku, i Diny, która nigdy nie wróciła do domu z festiwalu. Opinia publiczna jest w szoku. Nikt nie spodziewał się, że po kontrowersjach wokół zabójstwa Agnieszki jeszcze coś może zaskoczyć w tej sprawie. A jednak okazuje się, że zabójstwo młodej Polki i odnalezienie jej ciała pod podłogą w kościele otworzyło puszkę Pandory. Ujawnienie szkieletów i zebranie przygniatającego materiału dowodowego przeciwko Tobinowi sprawia, że zostają mu wytoczone kolejne 2 procesy, w których mężczyzna ponownie nie przyznaje się do winy. Sąd nie ma jednak wątpliwości. Dowodów jest aż nadto, dlatego pod koniec 2009 roku Tobin zostaje skazany na 2 kolejne dożywocia, a sędzia orzekający w sprawie Vicky Hamilton w swojej mowie końcowej zwraca się do zabójcy słowami: zostałeś skazany za uprowadzenie i okrutne morderstwo bezbronnej młodej dziewczyny w 1991 roku oraz próbę przechytrzenia wymiaru sprawiedliwości. Po raz kolejny pokazałeś, że nie nadajesz się do życia w społeczeństwie. Trudno wyrazić mi wstręt i odrazę, jaką zwykli ludzie będą odczuwać do tego, co zrobiłeś. Ustalam minimalny okres, który musisz spędzić w areszcie na 30 lat. Gdyby było to ode mnie zależne, wyznaczyłbym ten okres jako następujący po 21-letnim okresie pozbawienia wolności, który już odbywasz. Mimo tej otwartej pogardy, Tobin nie ustępuje i próbuje jeszcze walczyć o swoje w sądzie apelacyjnym, ale bezskutecznie. Oznacza to, że najwcześniej będzie mógł opuścić więzienie w 2039 roku, gdy będzie miał 93 lata.
Ostatecznie jednak nigdy ponownie nie zaznaje smaku wolności, bo 8 października 2022 roku, mając 76 lat, umiera na raka, przeżywając wcześniej 2 zawały, udar i próbę zamordowania go przez współwięźnia. Czy więc historia Tobina i jego ofiar zostaje zamknięta? Zdecydowanie nie. Przez to, że mężczyzna, czy to w sądzie, czy w trakcie śledztwa, nigdy nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, pozbawił rodziny ofiar wiedzy na temat tego, co stało się z ich najbliższymi. Nigdy nie wyjawił, jak do tego doszło, ani przede wszystkim nie odpowiedział na pytanie, dlaczego. Zdradził jednak coś szokującego w czasie jednej z rozmów z psychologiem więziennym. Tylko jemu przyznał się, że w czasie swojego życia mógł zabić nawet 60 osób. Czy jednak faktycznie tak było? Niestety z każdym rokiem coraz trudniej będzie to ustalić. W ramach operacji Anagram wytypowano jeszcze kilkanaście innych zaginionych dziewczyn, które także mogły wpaść w sidła Tobina, ale niestety, mimo szczerych chęci, nie udało się rozwiązać ich spraw ani odnaleźć ich ciał. W 1988 roku 18-letnia Louise Kay zaginęła na południu Anglii po tym, jak postanowiła, że przenocuje w swoim samochodzie zaparkowanym przy plaży. Zaginął także jej samochód, a jak ustalili śledczy pracujący przy Anagramie, w tym samym czasie Tobin pracował w hotelu oddalonym od plaży o zaledwie 2-3 kilometry. Na dodatek znajomi Louise przekazali policji, że dziewczyna spotykała się z tajemniczym Szkotem, który podobno dawał jej pieniądze na paliwo. Czy był to Tobin? Nie jest to wykluczone. Co więcej, kilka dni po zaginięciu dziewczyny, świadkowie zeznali, że widzieli, jak Peter Tobin sprzedał komuś samochód, a w zasadzie identyczny model Forda jak ten, który miała zaginiona Louise. Nie zgadzał się jedynie kolor, ale auto zwróciło uwagę, bo ewidentnie było ręcznie pomalowane. Czy Tobin zmienił kolor samochodu za pomocą pędzla lub wałka i w ten sposób wzbogacił się, ale też przy okazji na dobre pozbył się dowodu zbrodni? Szef zespołu operacji Anagram do dzisiaj jest wręcz przekonany, że Louise także była jedną z licznych ofiar Tobina, ale nie ma już na to żadnych dowodów i już chyba tylko przypadek mógłby rozwiązać zagadkę jej zaginięcia. A to wcale nie koniec tajemniczych wydarzeń. 8 lat wcześniej, w 1980 roku, w tym samym miejscu co Louise, zaginęła jeszcze inna dziewczyna, Jessie Earle. Jej ciało co prawda zostało odnalezione, ale dopiero 9 lat później, w 1989 roku. Było dobrze ukryte, w gęstych zaroślach niedaleko plaży i z całą pewnością do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie, bo ręce Jessie były związane za jej plecami za pomocą jej własnego biustonosza. Oczywiście i wtedy Tobin mieszkał w okolicy. Pracował w Eastbourne już od końca lat 70., wtedy jako złota rączka w lokalnym kościele. Brzmi to bardzo znajomo, wręcz jak odtwarzany na nowo jeden i ten sam scenariusz. I to nie wszystko, co wskazuje na udział Tobina także w tej zagadkowej śmierci. Znajomi Jessie wspominają, że na kilka dni przed zaginięciem dziewczyna była mocno zestresowana, bo podczas jednego ze spacerów w lesie obok plaży, w okolicach, gdzie po latach odnaleziono jej zwłoki, została zaczepiona przez Szkota w średnim wieku. Był natarczywy, ale wtedy udało jej się uciec. Niestety, wiele wskazuje na to, że przy kolejnym spotkaniu nie miała już tyle szczęścia. Gdy śledczy analizują dawne ścieżki pokonywane przez Tobina, od razu zwracają na coś uwagę. Peter wyprowadził się z Eastbourne w połowie 89 roku, czyli zaledwie kilka tygodni po odnalezieniu ciała Jessie. Przeprowadził się wtedy do Bathgate, dokładnie tam, gdzie, jak udało się ustalić po latach, uprowadził i zabił Vicky, a kilka miesięcy później, w czasie swojego pobytu w Anglii, tak samo skrzywdził wracającą z festiwalu Dinę. I co najbardziej przerażające, Tobin do pewnego momentu wiódł, przynajmniej na pierwszy rzut oka, relatywnie normalne życie. W czasie swojego życia na wolności miał 3 żony, z którymi miał 3 dzieci. Ostatnia z kobiet, która wyszła za niego na chwilę przed odnalezieniem zwłok Jessie, napisała nawet po latach książkę pod tytułem „Byłam żoną seryjnego mordercy”.
Zarówno z książki, jak i z wywiadów z pozostałymi żonami Tobina możemy dowiedzieć się, że Peter lubił trzymać się znanych mu scenariuszy, które z reguły wyglądały bardzo podobnie. Wszystkie kobiety poznawały najpierw szarmanckiego, romantycznego mężczyznę, który jednak tuż po ślubie zamieniał się w nieobliczalnego potwora, który zmieniał ich życie w koszmar. Peter miał dwie twarze, a tą drugą, złą, doskonale potrafił maskować. Dla większości był zwykłym, miłym, nawet przystojnym mężczyzną o ciepłym spojrzeniu. Nigdy nie zwracał na siebie uwagi. Co ciekawe, mimo tego drugiego oblicza, w pewnym momencie życia Tobin mocno zabiegał o kontakt ze swoimi dziećmi, a w 93 roku przeprowadził się nawet do Havant w hrabstwie Hampshire, tylko po to, by móc spędzać więcej czasu z najmłodszym z nich. I to właśnie na oczach swojego syna wykorzystał dwie dziewczyny, a następnie związał je i zamknął w domu z odkręconym gazem. Na całe szczęście dziewczyny przeżyły, a Tobin na długie lata wylądował za kratami. Niestety, gdy tylko wyszedł warunkowo, uderzył ponownie w spokojnym kościele świętego Patryka. Ostatecznie śledczy pracujący nad operacją Anagram łączą Tobina z jeszcze przynajmniej 12 sprawami rozciągniętymi w czasie między 1969 a nawet 2005 rokiem. Przez chwilę sądzono nawet, że nigdy nie schwytany seryjny morderca, który zabijał pod koniec lat 60. i posługiwał się pseudonimem Bible John, mógł być Peterem Tobinem, jednak badania porównawcze DNA wykluczyły taką możliwość. Ile więc ofiar ma na swoim sumieniu Tobin? Tego już chyba nigdy nie uda się ustalić, ale śledczy są pewni, że te udowodnione zbrodnie to tylko wierzchołek góry lodowej. Niektórzy wierzą nawet, że to przyznanie się do 60 zbrodni może być prawdą. Zdaniem ekspertów, Agnieszka jeszcze żyła, gdy zabójca chował ją w skrytce pod podłogą w kościele. Jeżeli, tak jak twierdzi inna studentka, ksiądz Gary wiedział o zbrodni, to być może można było jeszcze uratować dziewczynę. Jaka była prawda, tego już się nie dowiemy, bo duchowny zmarł w 2008 roku, w czasie, kiedy prowadzone było przeciwko niemu śledztwo. Podejrzewany był o niezdrowe zainteresowanie nieletnimi czy wykorzystywanie kobiet, a na policję zgłosiły się jego ofiary, które w końcu przestały bać się mówić. Historia Agnieszki jest więc wyjątkowo tragiczna i łączy się z wieloma innymi przykrymi zdarzeniami. Jest też szczególnie niesprawiedliwa i frustrująca, bo dziewczyna trafiła na potwora, który tak naprawdę nie powinien przecież być na wolności. Agnieszka nie była też jego pierwszą ofiarą. Mimo, że skrzywdził inne dziewczyny, Tobin cieszył się wolnością i czuł się bezkarny. Być może zgubiła go zbyt duża pewność siebie. Tyle razy przecież mu się upiekło. Agnieszka była więc najprawdopodobniej jego ostatnią ofiarą i to właśnie ta zbrodnia otworzyła puszkę Pandory. Pełną skandalu czy niepotrzebnych dywagacji na temat cudzego, prywatnego życia. Mimo wszystko, właśnie ta zbrodnia zakończyła inne bolesne rozdziały. Przyłapanie Tobina na gorącym uczynku pozwoliło poznać prawdę rodzinom Vicky czy Diny. Pozwoliło też skutecznie odseparować seryjnego mordercę od społeczeństwa i być może uratować inne istnienia, bo chyba nie ma wątpliwości, że Peter Tobin, gdyby mógł, zabiłby znowu. Agnieszka skończyłaby w tym roku 41 lat. Być może spełniłaby swoje marzenie o życiu w Norwegii. Nie bała się życia, była samodzielna i odważna. Nie nam oceniać cudze relacje. Z całą pewnością Agnieszka nikomu nie robiła krzywdy. Jedyna krzywda to ta, która spotkała ją i jej bliskich, którzy od tylu lat muszą żyć bez niej. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.